Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na kanale Scarlett i zapraszam was dzisiaj na materiał taki nadprogramowy, ponieważ słuchajcie, dawno nie było budowy, ja ostatnio mam jakiś zanik wen, nie chcę mi się budować zwyczajnie, nie mam pomysłu, nie, jakoś tak próbuję i wszystko mi nie wychodzi, tak stwierdzałam, że dupa. Natomiast dzisiaj zainspirował mnie do stworzenia tego domu, który będziemy budować, właściwie link, który wyświetlił mi się na YouTubie. I ja podobną rzecz kiedyś budowałam, ale dzisiaj podejdziemy sobie do tematu bardziej na poważnie. Moi drodzy, dzisiaj budujemy dworko potworka. I to wiem, nie brzmi na razie wam poważnie. Natomiast słuchajcie, będzie to typowy dom budowany po 2000 roku. Dom, który każdy z was widział, każdy z was zna. Tak zwany dom katalogowy, bo u nas, jeżeli chodzi o architekturę, to jest w ogóle zawsze kosmos. Ponieważ dawniej na pewno obserwowaliście, właściwie do teraz idzie zaobserwować pełno domów takich tych kultowych typu kostka. Oczywiście dawniej było też gorzej, jeżeli chodzi o dobór projektów i w ogóle są różne uwarunkowania związane właśnie z tym, dlaczego były takie domy, a nie inne i jak to wszystko wyglądało. Natomiast wtedy wszystkie domy były na jedno kopyto i tak samo mamy teraz, chociaż teraz już nie jesteśmy aż tak mocno związani przepisami, jak to miało miejsce kiedyś. I słuchajcie, dworko potworki z katalogu, czyli domy, których albo mieszkacie, albo wasi koledzy, koleżanki mieszkają, albo ktoś z waszej rodziny ma taki dom. Każdy przerobił i zna właściciela dworko potworka. Słuchajcie, żeby nie było wątpliwości, ja nie tworzę tego materiału po to, żeby się z was wyśmiać, jeżeli mieszkacie w takich domach czy coś. Więc nie musicie mi pisać komentarzy w stylu: och, ciekawe, czym ty mieszkasz. To jest raczej, żeby obśmiać trochę nasz ten polski gust, bo to jest tak, że za pierwszym razem może to było fajne, ale za już 50. budową podmiejską taką samą, to jeszcze jest trzeba łapać za głowę i myśleć: o mój Boże, drogi. Także będziemy robić sobie taki kultowy projekt teraz i podejrzewam, że w większości on się będzie podobać, bo tak też te projekty zostały stworzone po to, żeby się ogółowi podobać. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring. Kochani, nasz dworko potworek jest gotowy, jeżeli chodzi o bryłę. Znaczy tak, żebyśmy sobie wyjaśnili, bo on nie jest idealny. Dlatego, że chciałam tutaj koniecznie zrobić coś takiego, ponieważ w dworko potworku bardzo charakterystyczną rzeczą jest to, że tutaj mamy kolumny z przodu, nie? I utrzymują one właśnie nam to piętro. Natomiast tutaj z tyłu w grze dziwnie to wyglądało, więc musiałam zrobić taką dobudówkę. Natomiast to już nie jest takie charakterystyczne, jeśli chodzi o te budynki. Bardziej ten przód właśnie w ten sposób zrobiony. Bardziej bym się kojarzył. Także tak. I lecimy sobie teraz dalej. Słuchajcie, przypominam tylko, że ja ten dom nie będę robiła na brzydko i specjalnie jakoś tak go ubrzydzała, tylko będę robiła go w sposób taki normalny. Będzie
zwykłym domem, który prawdopodobnie będziecie mogli sobie pobrać, jeżeli będziecie chcieli i jeżeli go udostępnię. Tutaj musimy mieć garaż i jeżeli chodzi o garaż, no to jest trochę problem, bo nie mamy za bardzo drzwi garażowych, ale możemy sobie wykorzystać te drzwi z tego kitu. Myślę, że to będzie też tutaj w miarę ok wyglądało i myślę, że nawet te takie ciemne albo tutaj coś z tego typu rzeczy na pewno będzie nam pasować, ponieważ no tu mamy wejście, tu mamy garaż i zaraz sobie zrobimy rozmieszczenie tutaj pomieszczeń. Jezu, jak to dziwnie wygląda tutaj. A to przez to, że te dachy są tak zrobione. Natomiast musimy mieć na pewno tutaj wiatrołap. Tutaj mamy strefę tę garażową, bo tutaj mamy nasz samochód, więc to musimy zrobić sobie tak. Albo nawet, słuchajcie, nie tak. Tylko gdzieś tutaj, o tak, w ten sposób. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. No, i zaczyna to wyglądać tak, jak ma wyglądać. Drzwi wejściowe, drzwi garażowe, tutaj te okna takie klasyczne, więc no jest coraz lepiej. Oczywiście, no jak mówię, ten fragment tutaj mnie drażni, ponieważ on nie do końca tak powinien wyglądać, ale nie bardzo wiem, co mogę z nim zrobić, ponieważ jak mówię, jak go tu nie ma, to to wygląda trochę przedziwnie, więc on, powiedzmy, że nam zasłania z tej strony. Tu jedynie, co moglibyśmy wcisnąć, to jakiś komin, nie? Więc ten komin to mógłby być nawet dobrym pomysłem w tym miejscu, ale ten znowu jest za duży. Co ja włączyłam? Halo? Reshade, ja nie chcę żadnych dodatkowych efektów. Och, nie. Reshade, sorry, ale nie. Podziękuję. Żadnych dodatkowych efektów nie chcę. No, także może to? O, w sumie nawet to byłoby chyba dobre, jeśli chodzi o kominy. Tylko trochę ksiwo. O, idealny, no, idealny dom. Naprawdę idealny, nie ma mu co zrzucać. Pięknie. Tu tak, tu tak. No i teraz jest kolejna sprawa, ogrodzenie, ponieważ my też mamy bardzo charakterystyczne ogrodzenia na domach, co pewnie sobie zdajecie z tego sprawę. Znaczy, mam nadzieję, że zdajecie. Z balustradami też jest taka kwestia, że tutaj teoretycznie mogłyby być takie czarne metalowe zdobione, bo u nas bardzo często też właśnie te czarne metalowe są, ale jest bardzo często też tak, że są zwykłe takie właśnie jak te. Więc może za wiele byśmy nie kombinowali. Zrobiłam elewację taką żółtawo-kremową, bo ona też mi się właśnie kojarzy tak, a nie inaczej. No i do tego musimy sobie jakąś podłogę tutaj ułożyć. I jeśli chodzi o nas, to mnie się wydaje, że w takich klasycznych domach teraz to jest właśnie taka kostka. Bądź w kolorze czerwonym jeszcze. Nie wiem, czy to tutaj znajdziemy. Nie widzę, żeby była. Chyba, że jest w cegle. O właśnie, coś takiego. Albo coś takiego przed tymi domami. Kamienie w sumie też się często pojawiają.
ale zostawiłabym sobie też szarą, bo jak mówię, nie chodzi o to, żebym to zrobiła prześmiewczo, tak, że wyszydzając, tylko raczej z uśmiechem. I ogrodzenia, moi drodzy, to też jest ważne. O, ciągle mi się internet rozłącza. No bardzo fajnie, bardzo się z tego powodu cieszę. To oznacza, że znowu mam jakiś problem z internetem w komputerze. To jest takie denerwujące. Wszystko lubię w tym komputerze, ale te połączenia to czasami jest strasznie. Dobra, mamy to i taki metalowa barierka. Tylko czy ja to tutaj znajdę, bo tak właściwie nie wydaje mi się, nie kojarzę, żeby było. Bo tutaj między tym a tym powinny być takie metalowe, wiecie. Coś w ten deseń, tylko to powinno być wyższe. Problem w tym, że nie widzę. O, może nawet to bym dała w takim razie. No, lepszej wersji tutaj nie znajdę do naszego domu współczesnego. No nic, powinny być takie czarne. No ale nie są czarne, to zostaną takie. Lecimy sobie dalej i na pewno musimy dać kwiatki przy oknach i to będą, moi drodzy, kwiatki, już wam pokażę, które. One są z podstawy. Może lepiej będzie mi to po prostu pofiltrować na grę podstawową. O, właśnie te i tak myślę sobie, że czerwone albo jakieś właśnie żółte. Będą idealne, jeśli chodzi o taki polski dom. Po 2000 roku, przypominam. Dobra. I co my mamy jeszcze w ogrodach? My w ogrodach mamy pełno tui. My przesadzamy aż z ilością tui. To jest po prostu. Och, kolejna sprawa. Sama ja, u mnie w domu rodzinnym jest masa tui. To są akurat nie tuje, ale tujopodobne drzewa, więc możemy sobie je tutaj poukładać. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
on you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.
I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. My palms play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But
Zakończyłam i mogę wam tak pokrótce omówić, co tutaj mamy. Ja tylko przypomnę jeszcze raz po raz 50, ale naprawdę wiem, że trzeba czasami po raz 50 powtarzać jedno i to samo, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto jakimś cudem nie usłyszał. Nie buduję tego w kontekście wyśmiewania się, takiego negatywnego wyśmiewania się mającego komuś sprawić przykrość, bądź wyszydzenia jego gustu, bo ja na przykład uważam, że gusta to jest coś takiego, co... Wiecie, no coś może nam się wydawać, że jest spoko, ale dla innych właściwie nie jest spoko i nie wiem, czy ktokolwiek ma jakiekolwiek prawo do tego, by dyskutować i krytykować czyjś gust, to co komuś się podoba, więc totalnie wyłączcie sobie takie myślenie, jeśli wam się wkradło właśnie w trakcie oglądania tego odcinka, gdyż nie o to mi chodzi. Bardziej jest to na zasadzie takiego ośmiania się z naszej takiej polskiej mentalności, gdzie właśnie ktoś zacznie coś robić, komuś się to spodoba i tak wszyscy po wszystkich kopiują. I to można zobaczyć nawet nie tylko w budownictwie, ale też chociażby w nagrywaniu materiałów na YouTubie, na przeróżnych kanałach. Sami wiecie o tym, jak to mniej więcej wygląda, że 90% kanałów ma content z zagranicy zapieprzony, a nie swój taki oryginalny, a 10% to są ludzie, którzy są faktycznie twórcami na YouTubie i to tak po prostu działa. I tak samo właśnie z budownictwem, że gdzieś tam ktoś coś zrobił, coś nam się spodobało i tak wałkowali do tego stopnia, że teraz co drugi dom budowany współcześnie prezentuje się tak, no i te domy są też tak zwanymi domami właśnie z katalogów najczęściej branych, nie jakoś tak indywidualnie projektowanych. No i słuchajcie, no te pseudotuje, czyli cyprysy to są tutaj, tak, cyprysy cmentarne. Mamy klasycznie, z przodu też są, bo powinny być tutaj, powinna być jeszcze taka brama zabójcza, ale ja sobie ją darowałam, natomiast nie ukrywam, że trochę mnie kusiło mianowicie zrobić tutaj coś takiego, że to się aż trochę prosi, ale będzie nam ciężko oglądać, więc nie mamy tego. No i te takie metalowe, ja mam dokładnie takie ogrodzenie, czy ogrodzenie, barierki, balustrady na balkonach, tylko czarne, z tym takim wygięciem tutaj, no ja pierdzielę, jak ja to widziałam. Zapomniałam, że to jest taka złota rzecz, więc musiałam ją dać. Tutaj wprawdzie mamy zwykłe, proste metalowe, ale one też się pojawiają, no i domyślnie mogłyby być czarne, bo większość ma czarnych, ale tutaj mi nie chodziło o to, żeby zrobić tak byle jak ten dom, tylko naprawdę się przy nim nawet postarać, chociaż jest totalnie strasznym dla mnie stylu. I słuchajcie, lecimy do wnętrza, ja wam tutaj opowiem co i jak, jeśli chodzi o projekt. Ogólnie ten projekt jest taki, że ten dom mógłby funkcjonować, istnieć, ponieważ no, jeżeli chodzi o zasady budowy, w sensie nie zawaliłby się. W ten sposób. Może nie byłby super funkcjonalny, ale nie zawaliłby się, więc mógłby być postawiony faktycznie. I mamy tutaj przestrzeń dla dziecka, mały taki pokój. Mamy tutaj wielką kuchnię i właśnie tak teoretycznie to można byłoby to podmienić, że tu kuchnia, a tu sypialnie, no ale mamy to tutaj tak jak jest, tak jest. I te meble takie ciemne, brązowe, do jasnej takiej podłogi jak ta. To jest po prostu tak bardzo mi się kojarzy z takimi domami po 2000 roku, że no aż masakra. Nawet bardziej niż te jasno drewniane z białym blatem, bo jasno drewniane z białym blatem kojarzą mi się bardziej z latami od 2010 w górę, a tutaj robiłam takie właśnie od 2000, więc ten ciemny blat i te kafelki konkretnie, takie podskos układane, no bardzo. Lecimy sobie dalej. Nie wiem, ile będziecie mieć przyspieszenie, a ile będziecie mieć moje mówienie przy budowie, ale prawdopodobnie chyba wszystko będzie przyspieszone. Więc jak się będę powtarzać, to przepraszam, ale mam nadzieję, że nie, bo chciałam wam znowu powiedzieć, że te krzesła, po prostu dokładnie te krzesła z rozszerzenia
z restauracjami, czyli zjedzmy na mieście, kojarzy mi się właśnie z takim typowym naszym domem. I ten kolor podłogi, właśnie dokładnie ten ciemny odcień. Taka nowoczesna szafka przy takim klasycznym stole i właśnie kanapy te takie skórzane. Joj! Aż mam ciarki. Ale tak, właśnie tak, tak to się kojarzy. I teraz jasne ściany, że są. Bo, jak mówię, jasne ściany teraz są chyba wszędzie. No i myślę, że takie to by były moje skarżenia. Tutaj barierki, nie wiem, dlaczego tu nie mam barierki. Tu powinna być zwykła drewniana taka barierka prosta. Halo, halo, halo. Proszę mi nie zaburzać koncepcji. Ja się chyba jednak nie wyłączę z tego, że jest to jednak styl, który do mnie nie przemawia. Bo pomimo, że chciałam nagrać to w miarę tak neutralnie, to wyszło jak wyszło. Ale dobra, mamy to. Łazienka i z tym możecie się nie zgodzić, natomiast to mi się kojarzy znowu z mieszkaniami takimi aktualnie, które można kupić, że każdy mają właśnie ten prysznic o wannę, bo no bo i macie prysznic i wannę jednocześnie, więc to jest praktyczne, ale tak mi się właśnie kojarzą, więc tu mamy te prysznic o wannę i te kafelki beżowe, w ogóle jak ja widzę beżową łazienkę, to od razu też mam takie dwudziesiąty rok, witamy. Także tak, do tego mamy garaż i to jest śmieszna rzecz, bo no nie mamy tutaj jako tako pieca. I właściwie tutaj kotłownia powinna być osobno, ale nie mamy tutaj jako tako pieca, więc wsadziłam kominek, który ma, powiedzmy, że imitować piec, a z tej strony mamy też kominek, także wiecie, nie? Tutaj powiedzmy, że komin z tej strony. No i na piętrze prezentuje się to tak, że mamy wyjście, mamy tutaj kolejną łazienkę i tu taką dużą sypialnię dla rodziców. Ale jak widzicie, naprawdę starałam się to umeblować, chociaż totalnie nie w moim stylu i bardzo dla mnie to jest złe, to chciałam to zrobić tak, żeby było też użyteczne dla Was w rozgrywkach. Jakby ten coś, ktoś chciał mieć takiego u siebie, bo może się znajdą osoby, które będą chciały. Także tak, no to tyle jeśli chodzi o omówienie tego domu prostego, zwykłego, ale powiem Wam, że właściwie on też fajnie by się nadawał do takiego delikatnego remontu, jakby ktoś z Was chciał. Ja myślę, że wyszło całkiem dobrze, tak jak miało wyjść. Na pewno lepiej niż film, który kiedyś nagrałam. I słuchajcie, mam w planach jeszcze zrobić parę takich budynków charakterystycznych. Następnym, który będzie, to myślałam, że zrobię taki typowo właśnie góralski dom. Już kiedyś o tym mówiłam, ale teraz wrócę do tego projektu i będę chciała zrealizować go. I nie górski, a góralski, czyli w sensie wygoogluję sobie po prostu budownictwo z Zakopanego, te takie starsze i będę próbowała coś odtworzyć. Myślałam też, żeby i parę innych rzeczy zrobić, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja już się z Wami będę żegnać, mam nadzieję, że dom Wam się podoba. Dajcie znać, czy macie taki dom właśnie w podobnym stylu, z tym wejściem takim, z kolumienkami, czy może znacie kogoś, kto ma, czy to Wasz przyjaciel, przyjaciółka, rodzina. Jestem ciekawa, czy faktycznie znajdą się tutaj właściciele podobnych projektów. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Oczywiście zapraszam Was na kolejne materiały na moim kanale. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się cieplutko i cześć!